Dobry wieczór Państwu, 22 dzień stycznia, piątek, weekend i zapraszam na takie specjalne wydanie na naszym kanale Radia FON, live charytatywny Częstochowa dla Krzysztofa, live charytatywny, w którym porozmawiamy sobie o Krzysztofie Bulskim. Niestety tragiczna informacja dotarła do szachowego środowiska, bowiem w grudniu, 17 grudnia zeszłego roku zmarł Krzysztof Bulski, arcymistrz szachowy z Częstochowy. I aby pomóc chociaż w takim minimalnym stopniu złagodzić ból dla rodziny zmarłego Krzyśka, który osierocił dwie córeczki, postanowiono zorganizować zrzutkę, aby zebrać pieniążki właśnie dla rodziny. My jako Radio FON staramy się tutaj tę sprawę troszeczkę też nagłośnić i dołączamy się oczywiście do tej inicjatywy. W komentarzu macie Państwo także w opisie pod link do tego właśnie, do tej zrzutki, zrzutka.pl/Krzysztof Bulski. Można wpłacać dowolne datki, nawet symboliczna złotówka się liczy, bo wiemy, że jeżeli będzie kilkanaście, kilkadziesiąt osób, które wpłaci chociażby tą symboliczną złotówkę, no to już zrobi się tego fajna suma, która, tak jak powiedziałem na wstępie, chociaż w tym minimalnym stopniu złagodzi ból dla rodziny Krzysztofa Bulskiego. No ale oczywiście nie jestem sam przy tym live charytatywnym. Są ze mną no, znakomici goście. Zacznijmy może od pani, od kobiet. Elżbieta Pyrkosz, prezes UKS Hetman Częstochowa, klubu szachowego. Dzień dobry, dobry wieczór pani Elu. Dzień dobry. No i sam jestem trochę zaskoczony, bo dosłownie na kilka minut przed rozpoczęciem naszego live'a, tutaj Marcin się śmieje, okazało się, że mamy jeszcze gościa specjalnego. Nie wiem, czy tutaj dobrze będzie widać panią Jolę. Może tutaj w komentarzach ci, którzy z nas oglądają na żywo, mogą napisać, czy dobrze widać. Pani Jola, która jest skarbnikiem w klubie UKS Hetman Częstochowa, no ale jest mamą pani Katarzyny Tomy, która jest arcymistrzynią szachową. I ja tak już zadałem takie jedno pytanie przed rozpoczęciem naszego live'a, że chyba zasugerowałem, że chyba nie ma zbyt wielu arcymistrzyń w Polsce, jeśli chodzi o szachę. No to może tutaj pani Ela, może pani Jola, może Marcin się na ten temat tutaj wypowiedzą, jak to jest z tymi arcymistrzyniami szachowymi. No to nie ma. Na pewno, nie jestem pewna, bo w Polskim Związku Szachowym powinny wisieć portrety polskich arcymistrzyń i kto tam ostatni raz, chyba Marcin był najwcześniej z nas, ale więcej jak 20 na pewno nie ma w Polsce. Wydaje mi się, że musi być 18, ale nie jestem pewna tego. To trzeba sprawdzić, żeby nie przekłamać i no, nie powiedzieć za mało, bo za dużo to na pewno się jeszcze doczekamy arcymistrzyni, ale no nie ma dużo. Nie trzeba... na palcach jednej ręki oczywiście nie można ich policzyć. Aż tak mało ich nie jest, żeby policzyć na palcach jednej ręki, natomiast ogólnie rzeczywiście jest to ograniczona ilość, jeśli chodzi o zawodniczki posiadające ten najwyższy tytuł wśród kategorii kobiet. No to mama musi być strasznie dumna z córki. Skoro no jest dumna, tak. Nie udało się osiągnąć ten tytuł. Ci z Państwa, którzy będą nas oglądać na żywo, którzy teraz nas oglądają, którzy będą włączać się do naszej transmisji, oczywiście zachęcamy, żeby zadawać pytania do naszych gości za pomocą naszego tutaj live czatu. No ale oczywiście jest to live charytatywny, live, który tutaj dedykujemy pamięci Krzysztofowi Bulskiemu, więc no, zacznijmy od Krzysztofa. Jesteście tutaj gośćmi tego live'a, dlatego że doskonale znaliście Krzyśka, jakie wspomnienia wam towarzyszą, jeśli chodzi o tę postać, także oczywiście prywatnie i również zawodowo. Może Marcin, zacznijmy od ciebie. Z Krzyśkiem poznałem się, tak jak liczyłem sobie ostatnio, jakieś 15-16 lat temu. Graliśmy co prawda wcześniej, był rok starszy ode mnie i graliśmy w różnych mistrzostwach Polski, w różnych kategoriach juniorskich co roku. Bez mała graliśmy jakieś partie, natomiast lepiej poznaliśmy się już jako nastolatkowie, tak w wieku lat mówię 17-18, na drugiej lidze juniorów w Sielpi, kiedyś Krzysiek wtedy miał 18 lat, ja 17 i w sumie od tego się zaczęło. Też chciałem od razu powiedzieć, że Krzysiek nie miał łatwego życia, to bardziej panie mogą powiedzieć, natomiast taki, że tak powiem, polski American Dream zrobił. Także tutaj też warto to podkreślić.
Także znaliśmy się przez długi czas i utrzymywaliśmy cały czas kontakt, mimo że mieszkaliśmy w różnych miastach. Przez całe życie tak naprawdę. Nie mieszkaliśmy w jednym mieście, natomiast zawsze graliśmy w jednych drużynach za granicą, czy to w Niemczech, czy w Czechach, na Słowacji. I nawet dzień przed śmiercią jeszcze cały czas utrzymywaliśmy ten kontakt, no dosyć bliski, przyjacielski. W takim razie teraz kieruję pytanie do pani Eli i do pani Joli na temat właśnie Krzyśka, jakie wspomnienia towarzyszą panią, jeśli chodzi o tego świetnego arcymistrza szachowego. My mamy wspomnienia z czasów jeszcze wcześniejszych, dlatego że kiedy Krzysiu zaczął u nas grać w klubie, miał chyba 9 lat, czyli to były typowe początki gry w klubie i w ogóle gry w szachy. Wspominamy go jako bardzo takiego ciepłego człowieka, który, no wiadomo, że on grał u nas wtedy, kiedy klub zaczynał praktycznie naszą działalność, bo myśmy zaczęli działać w 1995 roku. Krzysiek bodajże oficjalnie naszym zawodnikiem był od początku 1997 roku. No, czyli na początku już. Czyli wtedy nie mieliśmy jeszcze zbyt dużo funduszy, zresztą ciągle walczymy o środki na szachy. Miał ciężką sytuację, o czym już tu Marcin wspomniał. Natomiast no, wszyscy w klubie staraliśmy się mu pomagać w przeróżny sposób i właśnie między innymi tutaj poprosiłam też panią Jolę, bo to pani Jola wiele razy jeździła z Krzysiem, woziła go na różne turnieje. Powiem tak, Krzysiek był prawie zawsze najmłodszy w naszym klubie na ówczesny czas i jakby taką maskoteczką naszą był, bo to był chłopak bardzo wesoły, wszyscy go zawsze lubili. No i tak się złożyło, że i moja córka, i Krzysiek, i jeszcze paru innych zawodników, można powiedzieć, że wychowali się razem, ponieważ no, te dzieci trzeba było wozić. I jednym z tych wożonych dzieci przeze mnie był zawsze Krzysiu Wolski. No i tak zostało długo. Mam sugestie od słuchaczy, że pani nie widać. Ja bym poprosił, żebyście się trochę odsunęły do tyłu. Kamera wtedy będzie... Tak, bo to... Tak, może tak będzie lepiej, dobrze? Przepraszam bardzo, że się wtrącam. Jest okej. Dzięki. Tak jest. I tak Krzysiek spędził z nami praktycznie dzieciństwo całe swoje. Później, no wiadomo, szkoła i dalej inne kluby. Ale kontakt był z Krzysiem do końca jego dni. Gdziekolwiek spotykaliśmy się, to było zawsze serdeczne miłe powitanie. I dlatego chcielibyśmy bardzo, żeby jego córki mogły skorzystać z pomocy. I bardzo państwa prosimy o każde wsparcie, będzie fajne dla wspomnień Krzyśka i dla życia jego dwóch małych córek. Tak jest, właśnie pojawił się link do zrzutki, jak patrzyłem ostatnio, to tam już pokaźna suma się pojawiła, więc to jest fajnie, że ten odzew środowiska, nie tylko szachowego, ale chyba w ogóle środowiska społeczeństwa po prostu pojawi się, bo to zawsze jest tragedia, kiedy młody człowiek odchodzi i jeszcze zostawia rodzinę, więc fajnie, że potrafimy się jednoczyć w tych trudnych chwilach. Wracając do Krzysztofa, czy to było tak, że on zakochał się w szachach od początku, że to była taka miłość od pierwszego wejrzenia, czy miał jakieś inne pasje? No bo wiadomo, młody chłopak, dziecko, może pograć sobie w piłkę, może w jakiś inny sport, czy dla niego liczyły się tylko szachy? Uważamy, że przede wszystkim szachy. Właściwie to dopiero z zawodnikami z naszego klubu, z koleżankami, z kolegami uczył się wielu gier, uczył się grać w piłkę, uczył czego innego. Dla niego istniały głównie szachy. Znaczy oczywiście Krzysiek nie to, żeby
był jakąś lewiego, że tak powiem, zawsze, zawsze grał w oczy i w nogę, pamiętam do dzisiaj, to bardzo, bardzo lubił, także sporty też, oczywiście nie na tym poziomie, że tak powiem, na którym wywindował szachy w swojej karierze, aczkolwiek zawsze też był chętny do gier zespołowych, zdecydowanie. Mm-hmm. No my z samych początków, prawda? I dlatego mówimy, jak to się toczyło. Oj, ale te początki to były też dyskoteki i różne takie inne, żebyśmy tu nie zrobili... W wieku lat 9? Proszę? W wieku lat 9? Najmłodszy uczestnik. Najmłodszy uczestnik. Także... No, szachiści zawsze zaczynają szybko, nieważne czy szachy, czy coś innego, więc... Nie była przekonana o tym, no niemniej jednak bywały i takie różne imprezy, więc tutaj nie można powiedzieć, że Krzysiek tylko szachy widział i nic więcej, no nie. No ale każdy, kto miał do czynienia z szachami, to wie, że z tego się nie wychodzi. Bardziej zastanawiałem się, czy w pewnym momencie swojego życia, jak będąc na przykład nastolatkiem, zastanawiał się, czy faktycznie postawić na szachy, czy może wybrać jakiś inny sport, czy był zakochany też w jakiejś innej dyscyplinie, czy jednak szachy to była ta jego jedyna sportowa miłość. Nie miał dylematów. Chyba nie, dylematów nie, nie miał. Nie miał, sądzę też, że nie miał. Tak z tego, co wiadomo, to raczej nie. Oczywiście również uczył się i zdobył wykształcenie, ale nie miał chyba takich dylematów, jeśli chodzi o inny sport. Raczej na pewno. Tak, ciężko połączyć ileś dyscyplin, jeśli chcemy być czymś bardzo dobrzy, tak jak Krzysiek postawił na szachy i zdobył tytuł arcymistrza, czyli najwyższy tytuł w szachach. Także plus jeszcze dodatkowo ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach, był informatykiem zawodu i pracował później w zawodzie, także no już więcej czasu na to, żeby co innego jeszcze robić, no czas z gumy nie jest, więc ciężko to wszystko byłoby jeszcze bardziej rozciągnąć. Czy to jest tak, że szachiści to głównie umysły ścisłe, tak, matematyczne, czy nie ma reguły, jak to jest? No, z tego, co ja powiem, że nie. Dlatego, że na przykład Iwota Rakiewicz, arcymistrzyni szachowa również, podpora reprezentacji przez wiele lat, obecnie Beta Rajlich, skończyła też studia niekoniecznie politechniczne, tylko bardziej humanistyczne. Także szczerze mówiąc, jeśli chodzi nawet patrząc na akademickie mistrzostwa Polski, od Sasa do Lasa, każda właściwie uczelnia w Polsce jest reprezentowana przez szachistów, aczkolwiek często jest tak, że jednak z uwagi na to, że szachy wymagają liczenia koncentracji, dużo osób, które są na Politechnice, gra w szachy, po prostu też jako łamigłówka pewnego rodzaju, natomiast nie jest to jeden do jednego, że jeśli szachista, to musi być dobry z matematyki. No to to samo pytanie kieruję do pań właśnie w kontekście klubu Hetman Częstochowa. Jak panie przyglądają się tym dzieciakom, to są właśnie takie umysły bardziej ścisłe, czy jednak nie? Ktoś powiedział kiedyś, że umysły ścisłe, czyli te umysły od przedmiotów ścisłych, w szachach głównie liczą warianty. Natomiast humaniści, artyści szukają w szachach tego piękna, że dla nich nie liczy się tylko ten materiał, tylko cała ta piękna pozycji na szachownicy. No tak, no bo laik, który mówiąc kolokwialnie nie siedzi w tej grze, jaką są szachy, zastanawia się, na czym polega właśnie ta kreatywność, na czym polega ta strategia, jeśli chodzi o grę w szachy. Właśnie, no to bardziej może to pytanie do Marcina. Jesteś arcymistrzem szachowym, więc kto jak nie ty możesz odpowiedzieć na to pytanie. Na czym polega bycie kreatywnym w szachach? Jak czasami słyszy się takie sformułowanie, no wielu się zastanawia, o co tu chodzi. Pytanie jest bardzo trudne, od razu powiem. Ciężko mi będzie tak odpowiedzieć, szczerze mówiąc, ad hoc. Natomiast chodzi o to, że niektórzy zawodnicy lubią bardzo długo przygotowywać się do partii. Obecnie wiedza dzięki komputerom po przegranej Kasparowa z programem Deep Blue, z komputerem Deep Blue, bardzo szachy weszły w życie szachistów, zaczęły powstawać bazy z partiami, silniki obliczeniowe,
Obecnie już są to programy silniejsze od nawet najlepszych na świecie. Po prostu lepiej liczą dalej, głębiej. Natomiast są ludzie, którzy przygotowują, są zawodnicy, arcymistrzowie, którzy przygotowują się bardzo głęboko fazę początkową i tam starają się osiągnąć przewagę. Natomiast są też zawodnicy, którzy raczej starają się nie podążać utartymi ścieżkami i próbują coś stworzyć podczas partii. Na tym polega moim zdaniem ich kreatywność. A jakim zawodnikiem był Krzysztof? On był właśnie takim zawodnikiem właśnie kreatywnym. On lubił na przykład zaatakować od razu, czy był takim, który stawiał gdzieś tam na strategię, bo są różne kombinacje szachowe, różne strategie. A Krzysztof jaką preferował grę? Może teraz pytanie. Tak? Chciałem właśnie, no możesz Marcin odpowiedzieć, ale chciałbym, żeby pani Ela też się wypowiedziała na ten temat. Pani Ola. Powiem tak, Krzysiek uważał i słusznie, że osoba, która chce się rozwijać, powinna grać coraz to nowe otwarcia, nowe debiuty, co starał się robić i w pewnym momencie właśnie przestawił się z gry bardziej atakującej na grę spokojniejszą, bardziej strategiczną, także starał się polepszać się na każdym polu. To nie było tak, że on zamknął się, że tak powiem, w szafie z przygotowaniami bądź z atakiem i już tam chciał zostać. Wręcz przeciwnie, był ciekawy właśnie tego rozwoju i stawiał na to. Pani Elu, jak pani scharakteryzuje Krzysztofa? Jakim zawodnikiem? Właśnie Krzysztof lubił grać bardzo tak błyskotliwie. To nie były jakieś warianty na grę pozycyjną, tylko raczej takie szukał piękna w tych szachach, ale pracował bardzo dużo nad szachami i dużo wiedzy też sobie przyswoił. A wracając do tego pytania wcześniejszego, jakie są dzieci u nas w klubie? Dzieci są u nas bardzo różne i tak sobie analizuję w głowie, kim zostali nasi wychowankowie. Więc mamy tutaj zarówno dużo osób, które osiągnęły sukcesy w naukach ścisłych, ale mamy również człowieka, który właśnie studiował historię, kilkoro ludzi, którzy studiowali prawo. Mamy tutaj Kasia Toma jest lekarzem weterynarii. Bartek jest lekarzem zwykłym, że tak to nazwę. Ludzkim. Patrycja Pacak, która jest mistrzynią świata w lotach. Więc na akrobatyce szybowcowej. Przekrój jest absolutnie szokujący. Piotr Dąderski, doktorat w Brukseli zrobił. Z ekonomii zdaje się. Nauk ekonomicznych, doktorat. No i absolutnie każda prawników mamy kilku. Prawda jest taka, że ci, co długo pracowali nad szachami, naprawdę osiągają w życiu sukces. No, czyli możemy powiedzieć, że klub UKS Hetman Częstochowa, taki uniwersytet życiowy, taki, który kształci. Nie każdy musi być arcymistrzem szachowym, ale warto dołączyć do tego klubu, bo potem się wyrasta na fajnych ludzi, prawda? Wyrasta się dzięki swojej pracy. To jest kluczowe. Ale dzięki takim klubom jak UKS Częstochowa młodzież ma szansę rozwinąć swoje pasje i może dowiaduje się, że nie ma sensu, że droga na skróty, że tak powiem, jest bezsensowna, że trzeba włożyć jakąś pracę i pedagodzy, nauczyciele, trenerzy pokazują to i to jasne przykłady są, mogą pokazać na żywym organizmie, że tak powiem, tutaj zawodnik właśnie jest prawnikiem, tutaj skończył, jest doktorem ekonomii, mogą na podstawie swoich wychowanków pokazać tym dzieciakom bądź młodzieży, wskazać odpowiednią drogę. Tak sobie pomyślałem, że może fajnie byłoby, jakby w szkole wprowadzili właśnie taki przedmiot, może w ramach WF-u na przykład nauka gry w szachy, no bo to faktycznie jest gra, która bardzo rozwija ludzki umysł, zwłaszcza umysł dziecięcy, który potrzebuje takiego silnego bodźca w młodym wieku, kiedy się rozwija, kiedy potrzebuje właśnie szukać jakichś tam doświadczeń. Gra w szachy, no myślę, że śmiało możemy polecić każdemu, obojętnym w jakim jest wieku, bo to rozwija umysłowo.
To ja może od razu odpowiem, że wprowadzono taki projekt, który nazywa się Edukacja Szachy w Szkole, z tym, że troszkę problemów było z realizacją tego projektu, dlatego że to dyrektor musiał ze swoich godzin grafiku, które miał, nie było na to dodatkowych godzin, musiał ten przedmiot wprowadzać. Próbowano wprowadzać szachy jako czwartą godzinę na WF-ie, wtedy jak ta czwarta godzina WF-u wchodziła. Z tym, że na początku to się też rozbiło o obawy. W tej chwili już ta sytuacja się poprawiła, a wiele szkół takich prywatnych lub społecznych wprowadza szachy, wprowadza, mimo że nie bierze udziału w tym projekcie Edukacja przez szachy w szkole, to właśnie zauważono, że dzieci, które grają w szachy, naprawdę osiągają w szkole lepsze wyniki. I to już jest coraz bardziej popularne, tylko że w obecnej sytuacji pandemii przy tym x godzin przy komputerze, to już dzieci nie mają siły, że większość dzieci takich, które jeszcze nie osiągnęły jakiegoś pułapu szachowego, już nie ma siły, żeby jeszcze nad tymi szachami pracować. No ale to się skończy wcześniej czy później się skończy. Myślimy, że i do szachownic. Tak jest. Mam pytanie do Marcina, jakie było ulubione zagranie Krzysztofa, jeśli chodzi o partię szachów. Gambit królewski, obrona sycylijska, partia hiszpańska. Gambit królewski, rozumiem, że piję wam tutaj do gambitu królewskiego, do serialu, którego szczerze mówiąc nie obejrzałem, muszę się przyznać, szef z Westwoodu chodzi. Natomiast ciężko mi się z czasem wyrobić. Jeśli chodzi o Krzyśka, bardzo lubił obronę sycylijską czarnymi. Pozwalała ona na grę z kontry, coś to bardzo lubił. Na początku kariery grał zdecydowanie ruch białymi, ruch E4, natomiast później, tak jak mówię, przestawił się na ruch D4, na pozycje bardziej złożone, bardziej strategiczne. A bardziej lubił grać białymi czy czarnymi, bo podobno są szachiści, ja widziałem wywiad z Janem Krzysztofem Dudą, w jednym z wywiadów powiedział, że dla szachistów to w sumie nie ma znaczenia, ale słyszałem też opinię, że są tacy, którzy wolą grać białymi, niektórzy czarnymi, jak to jest w końcu? Ciężko powiedzieć, zależy ile pracy się włoży, dlatego że i biały, znaczy to jest taka odwieczna walka, białe chcą dostać przewagę po debiucie, dlatego że zaczynają, więc mają te pół tempa więcej, natomiast czarne chcą wyrównać i tutaj właśnie ta walka cały czas trwa, bo nieraz jest tak, że gramy tę samą pozycję jednym i drugim kolorem, dlatego że po prostu białymi rozpoczynamy partię powiedzmy do 4 i przygotowujemy się, co się stanie, jeśli przeciwnik zagra też sprzed króla, zagra E5, a czarnymi możemy grać dokładnie ten sam debiut i będziemy po prostu walczyli przeciwko swojemu debiutowi. Także to jest odwieczna walka. Jakimi Krzysiek wolał grać? Szczerze mówiąc, dla niego nie miało to większego znaczenia. Na początku pamiętam, jak graliśmy gdzieś tam w ligach, czy jeździliśmy wtedy do Niemiec, głównie to początki takie naszej gry za granicą. To po prostu lubił grać, on chciał grać i to nie miało żadnego znaczenia w tym momencie, jakim kolorem. Pani Elu, a u Pani w szkole są jakieś kłótnie wśród dzieci, ja chcę grać białymi, ja chcę grać czarnymi, trzeba rozstrzygać te spory, czy nie? Czyli są jakieś sposoby, żeby jedno dziecko miało takim, a drugie takim kolorem? Na turniejach szachowych zwykle jest narzucone, kto gra białymi, kto czarnymi, bo to losuje już program szachowy do kojarzeń. W szkole jest grupa dzieci takich, które chcą grać białymi, ale jest również grupa takich dzieci, które chcą grać czarnymi, bo boją się, że tak powiem, występować przed szereg. Dlatego zdania są tutaj bardzo podzielone. Ale żadnych jakichś tam kłótni czasami nie ma, że... Radzimy sobie tak zwykle, że jeżeli ktoś nie dojdzie do porozumienia, to robimy losowanie. Głosujemy, kto jakim kolorem i wtedy nie ma już dyskusji na ten temat. Natomiast mam znajomych, którzy mają chyba zdaje się 3 bądź 4-letniego synka,
który gra, chce grać tylko czarnymi. W domu jak rodzice oboje grają w szachy i on się upiera, sen się upiera, że on tylko czarnymi, że nie ma w ogóle, jest płacz, jeśli on ma grać białymi. Ale jak poszedł na turniej, to oczywiście spokojnie przyjmował to, że musi grać białymi, bo taki kolor mu sędzia wylosował. I tutaj już nie było tej kłótni z rodzicami, ale w domu tylko czarny. Ja też kiedyś dawałem grać czarnymi jako dzieciak. Tak? No, nie no, w domu wiadomo, że rodzice są ulegli dzieciom, więc jest to przyzwolenie na turniej, jak jednak zachował się jak dżentelmen i oczywiście mógł grać też białymi. Jaką drogę w ogóle trzeba przejść, żeby zostać arcymistrzem szachowym? Tutaj kieruję to pytanie do Marcina przede wszystkim. Oczywiście chodzi mi o twoją osobę, ale także oczywiście o Krzysztofa. Jaka to była jego droga, jaka była twoja droga do tego, żeby zostać arcymistrzem? Tak naprawdę, tak jak mówię, jak się poznaliśmy, mieliśmy już jakiś poziom, reprezentowaliśmy obaj około kandydata na mistrza szachowego, także nie zaczynaliśmy od początku współpracy, a później właśnie w tym wieku nastoletnim, 17-18 lat, zaczęliśmy współpracować. I obu nam ta kooperacja bardzo pomogła, bardzo podnieśliśmy obaj swoje umiejętności. Na pewno powiem od razu, że bardzo dużo, to jest skręta droga, jak w każdym zresztą sporcie. To rzadko kiedy następuje coś takiego, że nie ma momentów zwątpienia. Oczywiście jest potrzebna bardzo duża praca i pasja. Bez tego w żadnej dziedzinie tak naprawdę nikt nie jest w stanie osiągnąć czegoś wielkiego. Nie mówię, że każdy musi osiągnąć w szachach niesamowity poziom. Aczkolwiek nie spotkałem jeszcze osoby, która przez szachy, że tak powiem, zostałaby skrzywiona. Bardziej szachy prostują życiorysy ludziom. Natomiast jeśli chodzi o ścieżkę, fajnie mieć trenera od początku, dlatego że wtedy od razu pokazuje, to tak jak z nauczycielem, to jest pewnego rodzaju, to jest po prostu nauczyciel, który wskazuje odpowiednią drogę. Także ja też miałem takie chwile zwątpienia, kiedy zmarł mój pierwszy trener na przykład, już chciałem rzucać szachy. Na szczęście rodzice wtedy ze mną też porozmawiali, bo to wiadomo, że na początku odbywa się kariera młodego człowieka, jest związana bezpośrednio z zaangażowaniem rodziców. Bardzo ciężko byłoby osiągnąć ten tytuł bez pomocy rodziców. Tutaj zresztą też pani Jola tutaj może więcej z perspektywy rodzica powiedzieć. Na pewno też nie było to, nie jest to też proste dla rodzica wytrzymać coś takiego, dlatego że jednak dziecko bardzo przeżywa. Jeśli się stara, jeśli trenuje, bardzo przeżywa porażki i podejrzewam, że rodzica jeszcze też to kraje w sercu, że jego dziecko na przykład płacze, bo przegrało. Także dużo pracy. To można mieć talent do jakiejś dziedziny, do szachów również, ale bez pracy i bez zaangażowania. I oczywiście troszeczkę łód szczęścia też trzeba mieć, że trzeba trafić na odpowiednich ludzi, ale to zresztą tak jak i w życiu. Krzysiek też trafił właśnie w Częstochowie na pomoc między innymi pań, na całe środowisko, które też pomogło na pewno mu później też na różne miał zakręty, tak jak mówiłem, nie było łatwo. Natomiast przyjmował tę pomoc, to też trzeba umieć. Pracował również w firmie, w której wiceprezesem jest mistrz międzynarodowy Grzegorz Mastena, który również bardzo mu w pewnym momencie pomagał. Tak samo całe środowisko katowickie, gdzie mieszkał, gdzie później w Gliwicach studiował. Związany był, swoje dorosłe życie związał z Górnym Śląskiem i tam też po prostu otrzymywał pomoc wtedy, kiedy potrzebował tego. W pewnym momencie oczywiście się usamodzielnił, szachy na pewno go tego nauczyły, że jeśli chcemy odnieść sukces, jeśli chcemy rozwijać się, trzeba włożyć dużo w to serducha i w każdą dziedzinę swojego życia starał się to Krzysiek robić. A Marcin wywołał panią Jolę do tablicy, no to ja tutaj pytam panią Jolę, jak z perspektywy mamy wybitnej zawodniczki, arcymistrzyni szachowej, radzi sobie pani z tymi właśnie wynikami córki, z osiągnięciami, ale też no, jak to w życiu i w sporcie bywa, z porażkami. To rzeczywiście jest długa droga, trudna, ale bez wytrwałości nie do pokonania, tak jak Marcin powiedział, trzeba dużo samozaparcia i ze strony rodziców,
oczywiście zawodnika czy zawodniczki, bo są chwile, które no, szachy fruwają po pomieszczeniach, no i trzeba pozbierać, postawić i dalej. No, każdy musi to robić jak potrafi najlepiej oczywiście, ale no, nie każdy ma szczęście trafić na takie środowisko, żeby, no, żeby to ogarnęło, mówiąc kolokwialnie. Jest to długa droga, ale warto. Dla tych młodych ludzi, którzy zaczynają drogę z szachami, którzy idą, to warto, po prostu warto. Tak samo Krzysiek, tak jak Marcin powiedział, trafił na znakomite środowisko na Śląsku, właśnie na Krzyśka Masternaka, który naprawdę zrobił dla niego kawał dobrej roboty. Nie tylko dla niego, ale było to na pewno kluczowe w jego i karierze, i w jego życiu. To nie ulega wątpliwości, że właśnie Grzegorz pomógł mu bardzo. Pomógł mu i finansowo prawdopodobnie, bo firma, która go zatrudniła, jest dość stabilną firmą, więc na pewno to ułatwiło mu start na Śląsku po skończeniu i studiów, no i umocniło, że tak powiem, pracę w szachach, bo również do tego są niezbędne pieniądze. No nie czarujmy się, że gra się w szachy i nie ma na to funduszy. Jak nie ma funduszy, nie ma szachów. To jest jasne. Tu Marcin też może powiedzieć coś, bo też tą drogę całą przeszedł. Nie jest to proste, ale warto. Zgadzam się. Czyli tylko chciałem jeszcze dodać jedną rzecz tylko chciałem dodać, że też Krzysiek później trafił do klubu z Katowic, wielokrotnego mistrza Polski, Hetman Katowice właśnie, który mecenasem jest wymieniony przez nas Krzysiek Masternak. I też tam miał pomoc starszych kolegów, miał zajęcia właśnie organizowane na przykład Bartoszem Soćko, z trenerem kadry obecnym, wielokrotnym olimpijczykiem i całe to środowisko naprawdę ogólnie się wspieramy. Naszą dewizą naszej organizacji FIDE International Deszek jest Gens Unasumus, czyli jesteśmy wielką rodziną i to naprawdę widać, bo nawet osoby, które rzadko się widują, cały czas jednak mają wspólną pasję, wspólne hobby. I jeśli tylko możemy, wspieramy się nawzajem. Oczywiście dochodzi też do kłótni i do animozji, no to jak w każdym dużym środowisku to musi być, to jest część życia, tak? Natomiast jednak ogólnie rzecz biorąc, szachiści są bardzo ze sobą zżyci, szczególnie jak przyjeżdżamy gdzieś tam na ligi na przykład, wszyscy się znamy tak naprawdę. Dochodzą młode osoby, które wsiąkają właśnie w to środowisko. Istnieje slang, który tak naprawdę, jeśli by osoba, która mało się zajmuje szachami, nagle by usłyszała, jak dzieciaki na turniejach potrafią slangiem rozmawiać, ale nie mówię o tej łacinie podwórkowej, broń Boże, tylko właśnie o szachowym slangu, to naprawdę można by się zdziwić, skąd te dzieciaki podłapały, a to podłapują od starszych, bo też obserwują. Także oprócz tego, że uczą się zwycięstw, uczą się też pokory, porażek, łapią też kontakt z osobami dorosłymi, które całe życie często poświęcają szachom. Mhm. A czy szachy są, to jest taki sport dochodowy, czy powiedzmy ta ścisła czołówka może sobie pozwolić tylko na zawodowstwo, żeby tylko zająć się szachami, a reszta musi gdzieś tam po prostu pracować normalnie, a szachy dla nich to jest po prostu dodatek. Jak to wygląda? Zależy. Czołówka światowa na pewno może spokojnie żyć z gry samej i z trenowania, bo to nie jest tak, że ktoś osiągnie jakiś poziom i jeśli nie przestanie pracować, to zostanie na dobrym poziomie i dalej będzie świetna. Nie, szachy to cały czas gra rozwojowa, gra, która się rozwija, szczególnie dzięki komputerom, bardzo szybko, bardzo dużo. Za właściwie po każdym miesiącu jest jakaś ilość nowych ruchów, czyli tak zwanych nowinek, które zawodnik grający zawodowo musi przygotować, żeby nie być zaskoczonym podczas następnej partii. Dodatkowo trzeba powtarzać materiał, który się przygotowało. To jest chyba najbardziej frustrująca część pracy, dlatego że nie jest to twórcza, tylko jest to wkuwanie na pamięć tak naprawdę bardzo dużej ilości kombinacji ruchów. Także jeśli chodzi o czołówkę światową, zdecydowanie mogą się utrzymać, nie mówię tutaj nawet o mistrzu świata, który jest najlepiej zarabiającym
człowiekiem, który streamuje gry. Zdaje się, że w zeszłym roku ponad $500,000 z samych przychodów, z samego Twitcha, czy streamowania. Oczywiście Magnus Carlsen ma status gwiazdy w swojej Norwegii. Jest transmisje na żywo, są prowadzone z turniejów, w których on gra, z komentarzami, także jest zdecydowanie gwiazdą. Natomiast osoby, które nie są aż tak dobre, na przykład ja, zajmuję się szachami, tylko że jako trener szachowy. Staram się pomagać zawodnikom, którzy mają ochotę bardziej profesjonalnie podejść do tych rozgrywek. No, też chciałbym grać tak słabo jak ty w szachy, powiem ci. Czy szachy to jest sport stresujący, bo mówiliśmy o tym stresie, to też kieruję to pytanie do pani Eli między innymi, która na co dzień zajmuje się właśnie dziećmi w swoim klubie, czy to jest, no bo wiemy, że żeby rozegrać partię szachów, jeżeli partia szachów trwa długo, trzeba być non-stop skoncentrowanym, porażka, jeżeli przegrywasz po długiej partii, też potrafi być bardzo frustrująca. Czy praca z psychologiem w szachach to jest coś na porządku dziennym, czy jednak rzadko się spotyka takie sytuacje? Pani Elu, może pani najpierw. Ogólnie bardzo często mówię to rodzicom i powtórzę tutaj jeszcze raz, że dla mnie szachy uczą życie. Jest to bardzo stresująca gra, ale to jest dokładnie tak jak w życiu. Raz wychodzi gorzej, raz wychodzi lepiej. I tutaj już od samego początku dzieci uczą się reagować na sukcesy i porażki. Dlatego, znaczy rzeczywiście długa gra w partii wymaga nie lada kondycji fizycznej i zawsze na zajęciach, na wszelkich zgrupowaniach, na wyjazdach. Oprócz tego, że dzieci grają w szachy, stawiamy na zajęcia sportowe. No, mimo wszystko, no tak jak każdy sport, tutaj jest wiele łez, wiele radości. Zresztą sytuacja na szachownicy w jednej partii bardzo często się zmienia. Po jednym posunięciu z euforii przechodzi się do rozpaczy. I to, co tutaj było, to rzucanie szachami i tak dalej. Na spokój zdradzę pewną tajemnicę. Kolejność nauki gry w szachy. Najpierw należy się nauczyć przegrywać i dopiero można przejść do nauki gry. Zmienia to faktu, że rzeczywiście psycholog przydałby się na pewnym etapie, czego na pewno w polskich szachach brakuje. To nie ulega wątpliwości, bo wraz z córką przeszłam cały etap od nauki gry poprzez jakieś tam turnieje, takie szkolne, aż do osiągnięcia tytułu arcymistrzowskiego. I przydałby się psycholog już w momencie, kiedy dzieci zaczynają osiągać pułap jakby na terenie kraju, że grozi im, że tak powiem, wygranie i wyjechanie na mistrzostwa Europy bądź świata. I tu na pewno psycholog by się przydał, bo i dzieci, czy młodzież, i wyniki na pewno by się zmieniły. To nie ulega wątpliwości. Tego na pewno brakuje w polskich szachach. Ja myślę, że nie tylko w polskich, ale no mówimy o naszych szachach. I ponieważ te dzieci też są z różnych środowisk, z różnych domów, z różnych sytuacji i na pewno pomagałoby im to pójść spokojniej dalej, bądź nawet dokonać wyboru, czy rzeczywiście ja nadaję się i chcę zostać w szachach, czy ja nadaję się, ale nie na tyle, żeby zostać i zabezpieczyć sobie stabilny byt, tylko powiedzmy skorzystać z jakiegoś innego zawodu, a szachy pozostają jakby tym hobby, oczywiście wspomagającym, bo to jak widać, czy u Krzyśka, czy u innych pracują i mogą również pracować z szachami. I tu psycholog we wcześniejszym etapie na pewno byłby bardzo pomocny. No ale... Macie swojego doświadczenia, twojej perspektywy? Powiem tak, do dzisiaj, jeśli chodzi o to, że są zmienne, że tak powiem, partia może zmienić losy totalnie. Do dzisiaj pamiętam partię z roku 90,
piątego bądź czwartego, kiedy grałem z Łukaszem Czarneckim i totalnie wygranej pozycji, w totalnie wygranej pozycji podstawiłem jednym ruchem, mimo że miałem totalnie wygraną, podstawiłem jeden bardzo nieprzyjemny motyw i przez to nie wygrałem BMX-a, także takie rzeczy też się zapamiętuję, od razu mówię, mimo że minęło 20 kilka lat, to dalej pamiętam tego BMX-a niewygranego. Mój przeciwnik już chyba nie gra nawet, także szachy są bardzo stresujące. Zawodnicy pochodzą na pewno z różnych środowisk. Ja pamiętam, że podczas Mistrzostw Polski przedszkolaków byli tacy rodzice, którzy zmuszali dziecko do oszukiwania, po to, żeby wygrywało, do zdejmowania figur. Także naprawdę różnie można. Ten człowiek oczywiście już nie gra dawno, bo to oczywiste, że z takim, że tak powiem, backgroundem to daleko się nie zajedzie. Także szachy na pewno uczą młodych ludzi pewnej uczciwości życia tak naprawdę. Jeśli chodzi o stres, tak, zdecydowanie. Po jednej z partii, jak pamiętam, że grałem na Ekstralidze Seniorów kilka ładnych lat temu i był wynik 2,5-2,5 i grałem z arcymistrzem nieżyjącym już niestety, ale Alojzasem Fejnysem z Litwy i pamiętam, że partię udało mi się wygrać, natomiast bardzo ciężko, bardzo długo walczyłem, bo ponad 5 godzin i po partii mój przeciwnik zapytał, dlaczego ja tak umieram w ogóle. Ja mówię, ale o co chodzi? Okazało się, że z uwagi na stres miałem strasznie nierówny oddech. Nawet tego nie kontrolując, szczerze mówiąc, także problem polega na tym, że w szachach nie można się, tak powiem, wybiegać tego stresu podczas partii. Dlatego właśnie te zajęcia takie, które są prowadzone na obozach szachowych, są bardzo potrzebne. Ja zupełnie tego nie doceniałem jako młodzieniec, mimo że lubiłem w ogóle i grać w piłkę i w jakąś tam różne zespołowe, bardzo to lubiłem, natomiast załóżmy zapraw porannych bardzo nie lubiłem. Podczas grupowań Młodzieżowej Akademii Szachowej, w której i ja, zresztą Jola, Krzysiek też należeliśmy, to była akademia stworzona przez Polski Związek Szachowy, do dzisiaj istnieje. Ta akademia, pamiętam, że strasznie nikt nie lubił rannych zapraw, przepraszam, dlatego, że trzeba było wcześniej wstać i zacząć biegać. Natomiast teraz zaczynam to doceniać i sam zacząłem w ogóle tam dopiero, szczerze mówiąc, kilka lat temu, także grubo po studiach zacząłem doceniać to, że sport bardzo, tak bieganie bądź jakaś siłownia, bardzo pomagają odstresować się. Natomiast po partiach też byli trenerzy, którzy wymagali, żeby zawodnicy biegali, co uważam za bardzo słuszne zresztą, szczerze mówiąc obecnie, ale tylko po to, żeby się odstresować. Bo niektórzy trenerzy mówili, że to jest za karę, że ktoś źle zagrał. To moim zdaniem było raczej niezbyt mądrym podejściem, bo to przedstawiało aktywność fizyczną jako pewnego rodzaju karę za to, że się źle zagrało partię, no co jest absurdem. Natomiast tak, sport jest bardzo potrzebny, jeśli chodzi o sport fizyczny, w tym sensie bieganie bądź gra w jakieś tam gry zespołowe czy koszykówki. Już nie mówię o wymiarze, jeśli chodzi o socjalizację dzieciaków, ale też dzięki temu zawodnicy potrafią dłużej wytrzymać przy szachownicy. Jeśli chodzi o psychologa, również zgadzam się, że brakuje na pewno psychologów sportowych w szachach. Pierwszym takim prekursorem psychologii w szachach jest pan Jan Przewoźnik, wielokrotny mistrz Polski drużynowy, też indywidualnie raz zdobył ten tytuł mistrza Polski. Natomiast tak, jest to na pewno pole, które jest zaniedbywane, a myślę, że coraz bardziej będzie przydatne, dlatego że jednak mamy coraz więcej stresowych bodźców. Dzieciaki też coraz więcej korzystają z technologii, jest coraz mniej kontaktu międzyludzkiego i na pewno też będzie to się rozwijało. Szachy pozwalają na spotkanie, na współzawodnictwo młodych ludzi i pozwalają oswoić się z tym, że ktoś może być lepszy od nas i w sumie to świat się nie zawali jeszcze. Także jako taka metoda łapania odporności życiowej, że tak powiem, szachy też mogą grać dobrą rolę. A najdłuższa partia, jaką grałeś w życiu, to jest te 5 godzin, o których wspomniałeś? Nie, 5 godzin nie, zdecydowanie nie. 6,5 myślę, że tak. Tylko, że to nie jest tak, że jak ja siedzę 6,5 godziny na przykład, czy 5 godzin, to siedzę i cały czas myślę. Czasem wpadnie przed partią jakaś muzyczka, czy jakaś muzyka i po prostu w głowie gdzieś tam siedzi. Człowiek nieraz myśli naprawdę o niebieskich migdałach,
i się nieraz musiałem karcić za to w myślach oczywiście, że moment, przecież grasz partię, co ty robisz w ogóle, weź się skoncentruj na tym, co robisz i rób to najlepiej, jak potrafisz. Natomiast nie jest to tak, nieraz mózg potrzebuje uciec, dlatego podczas partii to nie jest tak, że zawodnicy nie mogą wstawać od deski na czasie przeciwnika, mają prawo chodzić, mogą wychodzić na zewnątrz również, o ile, znaczy nie, no na zewnątrz zwykle sędziowie pozwalają na to, także to nie jest tak, że siedzimy 5,5 godziny przy 5 pasami do tej szachownicy. Na czasie przeciwnika można odchodzić, można chwilę odpocząć. Czyli na przykład, no bo czasami się słyszało takie historie, że ktoś odszedł od stołu, poszedł na przykład do toalety, żeby sobie gdzieś tam dopingować się, mówiąc w cudzysłowie, gdzieś tam zerkać sobie w statystyki i tak dalej. Czy ty byłeś, miałeś takie doświadczenia, że byłeś świadkiem takich oszustw? Takich na szczęście nie byłem świadkiem takich oszustw, chociaż niestety z uwagi na to, że telefon komórkowy w tym momencie potrafi posiadać program, który będzie grał lepiej od mistrza świata, bądź lepiej od niego liczył, bądź chodzi o czołówkę światową, jest to bardzo duży problem. Wyeliminowanie tego problemu też nie jest łatwe, dlatego że jeśli ktoś jest wytrawnym oszustem, to myślę, że jest w stanie wywieźć pole bardzo dużo ograniczeń. Także nie, no Bogu dziękować, nie byłem świadkiem, bo już sama myśl o tym w ogóle jest dla mnie czymś obrzydliwym w ogóle. Sama myśl o tym, że ktoś może oszukiwać, już sprzeciw wewnętrzny we mnie wywołuje. Natomiast no niestety zdarzają się takie niechlubne przypadki, w polskich szachach również. Ostatnio było to zresztą, to bardzo jest chwytliwe w mediach niestety, zamiast pisać o pięknie szachów, o tym, co dobrego mogą dać dzieciakom, również czego mogą nauczyć dorosłych osób. Niestety podłapywany jest ten czarna strona naszego sportu, w którym doping no niestety jest łatwo dostępny i trudno wykrywalny i trudno udowodnić po prostu, że ktoś oszukiwał, bo ktoś może mieć przebłysk geniuszu, natomiast no jak na razie do tej pory na szczęście często wyłapywane są takie osoby dzięki algorytmom. Teraz też szachy z uwagi na pandemię, no nie możemy tyle podróżować, co wcześniej podróżowaliśmy na turniejach. Wielu szachistom również im nie brakuje bezpośredniego pojedynku przy szachownicy, natomiast dużo turniejów uciekło do internetu, także jest bardzo dużo turniejów online. Olimpiada szachowa online była, Polacy zdobyli brązowy medal w zeszłym roku. Również dla osób niepełnosprawnych taka możliwość grania online jest dużym ułatwieniem, natomiast niestety budzi też dużą pokusę, żeby tam oszukiwać, bo jest chyba to jeszcze prostsze, dlatego że sędzia nie siedzi na miejscu, tylko trzeba mieć włączone kamerki i pokazywać, co się wokół zawodnika dzieje. Natomiast też mówię, są algorytmy, które wyłapują takie czarne owce, bo są to naprawdę rzadkie, mam nadzieję, rzadkie przypadki. A tle tak, to należy nazwać dopingiem i moim zdaniem kary powinny być bardzo surowe. A takie incydenty, jakieś tam rękoczyny, rzucanie się figurkami nie było, mam nadzieję. Czy były, zdarzały się takie abstrakcyjne historie, czy tylko w filmach tak się zdarza? Nie, to się zdarzało. Co prawda rzadko kiedy to zawodnicy sami, natomiast wśród rodziców są bardzo często te emocje się budzą jakieś atawistyczne, żeby bronić swojego potomka. I mam kolegę, który właśnie jak grał jego syn w turnieju, też właśnie jako siedmiolatek i jego przeciwnik troszeczkę go oszukał, ale na zasadzie takiej, że weź zagraj tutaj, ten synek łatwowierny zagrał i tamten mu dał mu mata. I mój kolega, który jest utytułowanym szachistą mistrzem międzynarodowym, zwrócił tamtemu chłopaczkowi uwagę, że no tak nie wolno, bo to jest oszustwo, no ale zobaczył to tata tego chłopaczka, który tak zrobił, który no oszukał powiedzmy, no nieświadomie to, dziecko małe. I od razu z łapami do tego mojego kolegi, że jak to jego dziecko, dlaczego on krzyczy w ogóle na nie, co to ma znaczyć. No i no nieprzyjemna sytuacja się stworzyła, wyjaśnili sobie na szczęście pacyfistycznie. Natomiast był też taki zawodnik jak Gata Kamski, którego ojciec był, zdaje się, między innymi zawodowym bokserem. I podczas meczu z, nie pamiętam, ale jeden z jego przeciwników, nie wiem, czy to nie był Szyrow,
jeden z lepszych szachistów na świecie, dostał ten ojciec zakaz zbliżania się, policyjny zakaz zbliżania się do przeciwnika, bo zaczął grozić po prostu przeciwnikowi syna. Szachy, niebezpieczny sport. Naprawdę, można się naciąć. Możemy. No to jest idealny moment, żeby skierować teraz pytanie do pani Eli, do pani Joli, jak to jest w szkole tam u was? Też zdarzają się takie właśnie sytuacje, że gdzieś tam dzieci próbują niekoniecznie w sportowy sposób grać, albo co gorsze, rodzice jeszcze gdzieś tam próbują nakłaniać dzieci do oszustw. Jest walka z tym, czy jest spokój raczej? Znaczy w szkole to rodzice nie mogą czegoś takiego robić, natomiast jeździmy na bardzo dużo turniejów dziecinnych i zachowanie rodziców jest różne. Niektórzy wyobrażają sobie, że podpowiadając dziecku, pomagają mu. No, wiadomo, że jeżeli dziecko nie nauczy się od początku samodzielności samemu grać, to tylko mu się robi krzywdę i do niektórych rodziców to nie przemawia, no bo cóż, chciał pomóc dziecku. Oczywiście, że zdarzają się sytuacje, że ktoś rozwali szachy, różnie dzieci reagują, różne mają temperamenty i dlatego cały czas powtarzamy, że szachy uczą życia. Od początku uczy się każdego, że przeciwnik nie jest wrogiem, tylko przeciwnikiem tej partii, że każdego przeciwnika trzeba szanować. Dawniej to był gest podania sobie ręki na początku, końcu partii. W tej chwili to są łokietki albo jakieś piątki, no wiadomo, ze względu na pandemię. Ale myślę, że nie jest gorzej niż w innych sportach, także nie mamy się tutaj czego obawiać. Warto jeszcze dodać o dekalogu, który został napisany przez pedagoga, przez Andrzeja Modzelana, który również cały czas jest trenerem i w Gorzowie Wielkopolskim. Także on napisał taki dekalog, który moim zdaniem, całą książkę Moje dziecko gra w szachy, zdaje się, taki jest tytuł. Moim zdaniem warto, żeby każdy rodzic młodego szachisty przeczytał od deski do deski. To naprawdę nie jest grube tomisko, to naprawdę jest fajna broszura pokazująca piękno szachów i tłumacząca laikowi, o co tak naprawdę chodzi. Marcin wspomniał, 6,5 godziny grał najdłużej w swojej karierze. A jak to wygląda w szkole, pani Elu? Jak czasowo dzieci rozgrywają te partie? No bo chyba takich długich partii chyba się tam nie rozgrywa. Czy może jednak się mylę? Znaczy, tu od razu podkreślę dwie rzeczy. Inaczej wygląda lekcja w szkole. Oczywiście też uczyłam w szkole dzieci szachów i ta lekcja ma 45 minut i w klasie jest to 20 osób i niemożliwe jest rozegranie partii dłuższej. Inaczej się ma, czyli w szkole zwykle grają partie tak średnio 15 minut na zawodnika na partię i dzieciom to na początkowym etapie naprawdę wystarcza. Inaczej jest w klubie, inaczej jest na turniejach. Ogólnie w tej chwili FIDE, czyli Międzynarodowa Organizacja Szachowa, dąży do skrócenia czasu gry. Ja pamiętam jeszcze, jak ja grałam, to były właśnie tak jak tu Marcin powiedział, że grał 6,5 godziny, to ja chyba dłużej grałam, bo było tak, że 2 godziny było na ileś posunięć, potem godzina i potem były jeszcze dogrywki na drugi dzień. Odkładało się partie w takich słynnych kopertach, się zapisywało. Wracam do klubu. W klubie jest różnie. Część dzieci gra partie szybkie, ale zwłaszcza w momencie, jeżeli szykujemy się do zawodów już takich z dłuższym tempem gry, dzieci grają to zwykle w drugiej sali, żeby sobie nawzajem nie przeszkadzały, partie z zapisem szachowym i to jest takie chyba najbardziej popularne ogólnie tempo na turniejach, to jest 90 minut na zawodnika plus 30 sekund za każde wykonane posunięcie i staramy się, żeby już takim tempem próbowali rozgrywać te partie i zapisywać je, żeby to potem nie było szokiem na turnieju. Rekord to chyba Anatolij Karpow, Garry Kasparow, tak? 5 miesięcy. To nie jedna partia, tylko to był cały mecz.
To był cały mecz do 6 zwycięstw, zakończył się 5-3 i przerwaniem tego, dlatego że obaj byli na skraju wyczerpania organizmu. Schudli po kilkanaście kilo na tym, całym meczu. Natomiast no, kiedyś, tak jak pani Ela wspomniała, kiedyś partie były odkładane, to znaczy grano ileś czasu i później następnego dnia dogrywano pozostałą część partii, natomiast obecnie z uwagi na obecność silników szachowych jest to no, niemożliwe po prostu, dlatego że no, wystarczyłoby, wtedy komputery zaczęłyby ze sobą grać tak naprawdę podczas dogrywki, także dlatego teraz partie gra się do końca, do rezultatu, albo do momentu, w którym jedna ze stron uzna się za pokonaną, bądź zawodnicy uznają, że zgadzają się na remis. Mhm. Oczywiście, teraz jeszcze tylko dodam, że są różne tempa gry, czyli są szachy błyskawiczne, szachy aktywne, szachy rapidy i szachy klasyczne. Tutaj zależy od tego, ile czasu mamy na partię. Nie gramy szachów, nie gramy partii szachowej z podziałem czasu na ruch, mamy na partię zawsze. Także te najszybsze, te błyskawiczne, Mistrzostwa Polski też w szachach błyskawicznych są rozgrywane tym tempem, 3 minuty plus 2 sekundy za każdy ruch. Także mamy zegary elektroniczne, które automatycznie po naciśnięciu dźwigni dodają czas. Także bez zapisu się prowadzi taką partię, rozgrywa taką partię, to 3 minuty plus 2 sekundy. Później 10 minut plus 5 sekund to jest typowe, albo 25 minut plus 10 sekund to jest typowe tempo szachów szybkich, rapidów, szachów aktywnych, no zależy od nazwy, a powyżej są to już szachy klasyczne. No właśnie chciałem zapytać analogicznie, była najdłuższa, to jaka najkrótsza, najszybsza partia w twoim życiu była, jaką pamiętasz? No chyba to było... Rachciach, szachmat. No powiem tak, to bardzo może, znaczy z zapisem normalnie długą partię, w której można by grać 6 godzin, to grałem minut 10. To było z Mistrzostwa Polski do lat 10 w Nadolu w 97. Także to pamiętam, niestety tę partię przegrałem i do dzisiaj pamiętam, w jaką pułapkę wpadłem. Także takie rzeczy się pamięta, jak widać, niestety. Tych sukcesów dużo mniej się zapamiętuje, natomiast takie porażki no, bardzo bolą na początku, ale zapamiętuje się, mówię, minęło 25 lat, a pamiętam tą porażkę. Niestety nie pamiętam, jak się przeciwnik nazywa, tylko tyle. Pamiętam, że był z Warszawy. No ale za to szybkie zwycięstwo fajnie smakuje chyba, jest efektowne. No tak, zgadza się, ale nie, aż tak szybko chyba nie udało mi się. Partii klasycznej, czyli tej, której można dłużej pomyśleć, aż tak szybko chyba nie udało mi się wygrać. Chociaż szczerze mówiąc, te 2 lata temu miałem taką partię, gdzie miałem bardzo mało czasu, dlatego że się spieszyłem na samolot. I nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby myśleć, także ja zużyłem ze swojej strony jakieś 3 minuty. Wygrałem tę partię, bo wygrałem z dużo słabszym zawodnikiem, aczkolwiek, znaczy on nie wiedział oczywiście, że ja mam lot. On myślał w sumie z godzinę i naprawdę byłem w sporym niedoczasie tak naprawdę i ja musiałem naprawdę szybko reagować. I to były te zwykłe szachy klasyczne, tak? Tak. 3 minuty. No mniej więcej potrzebowałem, tak, bo wiedziałem, że nie mogę się zamyślić, bo po prostu nie zdążę. No. On nie chciał chyba szybko przegrać, dlatego grał na zwłokę i długo się zastanawiał, bo wiedział, że tak... On nie wiedział po prostu, dlaczego ja gram tak szybko, też się troszeczkę tak dziwił podczas partii, no ale udało się jakoś zwyciężyć. Tak. Zapytam teraz Marcina o ciebie i o idola, i jakiego idola miał Krzysiek, czy mieliście takiego, czy nadal masz takiego idola, którego gdzieś tam oglądasz, analizujesz, tak jak wspomniałem, czy no to był Anatoli Kasparow, Anatoli Karpow, Gary Kasparow, nie wiem, Borys Spaski, Fischer, czy Krzysiek miał takiego idola? Czy Krzysiek miał, nie wiem, szczerze mówiąc, nie rozmawialiśmy o tym, no jednak jak już tam się zdobywa tak w sytuacji mistrza, to raczej o tych, to są raczej takie posiadanie idola, raczej to jest dla dzieciaków bardziej, tak? Ja pamiętam, że ja zawsze... Tak, ty stajesz się idolem, no. Partię, oby nie. Myślę, że należy troszeczkę wyżej mierzyć. Natomiast ja pamiętam, że zawsze lubiłem oglądać partię Kasparowa, analizować jego partię, natomiast teraz, szczerze mówiąc, po latach
Zaczynam doceniać grę Anatolija Karpowa, zresztą w tym roku, przepraszam, w zeszłym roku, no już mamy 2021, co prawda niby początek, aczkolwiek już 1.12 prawie minęła roku. W zeszłym roku był on zaproszony, Anatolij Karpow był zaproszony na turniej do Ustronia, gdzie miałem zaszczyt być jego tłumaczem. Także zacząłem troszeczkę inaczej patrzeć na niego, człowiek niesamowitej wiedzy na bardzo różne tematy. Zresztą zasiada w parlamencie rosyjskim, jest filatelistykiem, filatelistą, tak? Przepraszam, chyba tak należy mówić. I mówi, że naprawdę jednym z czołowych na świecie, także też ma swoje hobby, mimo że szachowo wiadomo, że to był no, geniusz tak naprawdę. Teraz z chęcią się ogląda partię Mistrza Świata Carlsena, aczkolwiek szczerze mówiąc nie rozumiem za dużo, jak on wygrywa i jak to robi. Tego nie jestem w stanie zgłębić, szczerze mówiąc. Myślę, że gdybym to rozumiał, to grałbym dużo, dużo lepiej i myślę, że mógłbym z nim konkurować, a tak mogę tylko się dziwić, jak on to robi. Jeśli chodzi o Krzyśka, nie pamiętam, że nie rozmawialiśmy o tym. Patrzyliśmy bardziej, podobały nam się jakieś pojedyncze partie i o tym raczej dyskutowaliśmy. Natomiast jeszcze tylko chciałem dodać, że dla mnie to dzisiaj jest tak, Krzysiek mnie zaskakiwał zawsze. Miał taką cechę, której mu zazdroszczę, to może niektórą podziwiałem. Była taka cecha, że Krzysiek miał marzenia i potrafił je spełniać. Jego marzeniem, z uwagi, mówię, na dosyć zawirowane życie w młodości, było to, żeby zbudować dom. I pamiętam, jak wracaliśmy z ligi i wtedy mieszkał jeszcze z dziewczyną w kawalerce, później z żoną, to pamiętam, że oboje z jego małżonką patrzyliśmy na niego jak na troszeczkę wariata, że jak można w ogóle taki plan mieć, jaki dom w ogóle, o czym mówimy, jesteśmy biednymi studentami, aczkolwiek on właśnie miał tą cechę, że nie patrzył na to, że jest to właściwie mało realne, on po prostu robił to. I też rzeczywiście ten dom zbudował, rodzinę założył i tak dalej, no nie, po prostu zawsze podziwiałem u niego tę cechę, że wysokie cele sobie stawiał i myślę, że to też jest bardzo ważne w życiu i w tego szachy też myślę, że go nauczyły, żeby stawiać cele wysoko i starać się je spełnić. No to może pani Ela wie, jaki był idol Krzyśka, czy Krzysiek miał takiego idola, czy nie? Nie wiem tego. Powiem tylko tutaj taka ciekawostka, jaka mi się nasunęła. Bo w miarę upływu czasu, jak się coraz wyższy poziom osiąga w grze, no ma się idoli na coraz wyższym poziomie. Był taki moment, że jeszcze w Częstochowie Krzysiek pracował, czyli jego trenerem był Maciek Plegowski. I to tak odwrotnie. Proszę? To nie było odwrotnie, że to Maciek był trenowany przez Krzyśka? Nie. Znaczy ja nie. Powiem tak, to była trójka zawodników, ja z boku podpowiadam, którzy ze sobą konkurowali. To był Krzysiek, Adam Cieśla i Piotrek Denderski. I to się odbywało tak, że spotykali się w klubie. Pomyliłam, przepraszam. Grali. No niestety nie wytniemy, bo to jest na żywo, no trudno. Oczywiście wychodzili, każdy wychodził z tak mocno sprężony, szedł do domu i przygotowywał się, żeby za tydzień pokonać dwóch pozostałych. Tak. Jak to działa? O takim nie wiem, pomyliłam, to nie było akurat ta osoba. Znaczy, trudno nam powiedzieć na tym etapie, na którym Krzysiek po prostu opuścił i klub i poszedł już w inne miejsca i ten kontakt nie był tak częsty jak wcześniej. To później tylko były spotkania na różnych turniejach, tylko jakieś Mistrzostwa Polski, bo Krzysiek sobie zawsze grał. Więc to raczej rozmowy nie były, nie sprowadzały się do tego, kto jest jego idolem, to tylko, no wiadomo, w grupie zupełnie inne tematy. Opuścił nas troszkę wcześniej, poszedł najpierw do Olkusza, a później właśnie do Katowic trafił, do Hetman Szopienicy. I tam chyba do końca, nie, chyba na końcu jeszcze w Krakowie grał, prawda? We Wrocławiu, w klubie. A tak,
Maczałem w tym przejściu z palca oczywiście. Tak, tak to. Powoli będziemy zbliżać się do końca naszego live czatu. No, przy dobrej rozmowie ten czas strasznie szybko leci. Patrzę, już minęła godzina, więc sam jestem zaskoczony. No, dobra rozmowa, więc ten czas tak szybko umykam. Więc na koniec jeszcze chciałem poruszyć parę tematów. Do Marcina pytanie. Oczywiście mamy tutaj cały czas link do zrzutki dla Krzyśka Bulskiego. Cały czas zachęcamy, żeby wpłacać chociażby tę symboliczną złotówkę. Każda złotówka się liczy. Do Marcina mam pytanie. Które kraje są kolebką w tym momencie szachu? Czy nadal jest to Rosja, tak jak kiedyś Związek Radziecki, czy może jednak w innych krajach jest teraz ta czołówka? A z kolei do pani Eli mam podobne pytanie, jeśli chodzi o skalę krajową. Jak to wygląda u nas w Polsce? Które miasta mogą poszczycić się, powiedzmy, najprężniejszą szkołą, największą liczbą zawodników? Jak to wygląda w naszym kraju? No, ale najpierw do Marcina pytanie o globalnie, jak to wygląda, jeśli chodzi o szachy na świecie? Kolebką szachów są Indie. Trzeba przyznać, powiedzieć, że szachy pochodzą z Indii. Natomiast oczywiście Związek Radziecki bardzo rozwinął tę dyscyplinę. Tam był to sport narodowy. Dalej zresztą jest w wielu republikach postsowieckich. Obecnie do głosu dochodzi Azja. Chiny, Indie, Iran również. Tam, gdzie szachy są traktowane, na przykład z tego co wiem, w Indiach Viswanathan Anand, były mistrz świata, z którym zresztą współpracuje polski arcymistrz Leszek Gajewski, wcześniej współpracował Radosław Wojtaszek, też arcymistrz, jeden z lepszych w Polsce. Tam jest uznawany za topową gwiazdę sportu, tak samo jak Magnus Carlsen w Norwegii, tak w Indiach straszny boom jest na szachy. Chiny i Indie obecnie, moim zdaniem, to są główne motory napędowe, jeśli chodzi o rozwój szachów. Natomiast oczywiście dalej w Rosji, na Ukrainie, wielu jest świetnych zawodników i cały czas wielką estymą cieszą się szachy. W Polsce oczywiście też, moim zdaniem, obecnie teraz boom nastąpił i to głównie dzięki serialowi. Bardzo dużo ludzi zaczęło się interesować szachami. Sprzedaż wzrosła pięciokrotnie, jeśli chodzi o normalne zestawy szachowe. Także ogólnoświatowy trend nastąpił, moim zdaniem, teraz, jeśli chodzi o popularność szachów. Natomiast, tak jak mówię, Azja. Obecnie głównie Azja, moim zdaniem. Panie Jadro, jak to wygląda w naszym kraju? No bo wiemy, że Hetman Częstochowa, wielkie tradycje, wielki klub, dzięki tutaj między innymi pani działalności. A jak to wygląda w skali kraju? Znaczy, od kilku już lat, tutaj bym nie wymieniła miasto, ale tutaj mówię o współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Tutaj przoduje Śląsk, czyli Górny Śląsk. Od kilku lat wygrywa to współzawodnictwo i oczywiście no, miasto Katowice i Rybnik przodują chyba w tej rywalizacji. Bardzo silnym ośrodkiem według mnie jest Wrocław, Białystok, te okolice, no, mazowieckie województwo też. Nie chcę nikogo urazić, takie są moje osobiste odczucia. Wspomniałabym też o Suwałkach, które są malutkie, a bardzo dużo i dzieci, i młodzieży z tej części Polski pojawia się na turniejach i zaczynają być widoczni, więc... Właśnie mnie bardziej Białystok niż Suwałki, a to są... No, ale no, powiedzmy... Tak. No i, ominięty został pierwszy stołeczny ośrodek Polski, czyli Kraków, który też jest bardzo silny. Oj, województwo małopolskie. Tak. Powiedziałbym też, że jeszcze Gorzów Wielkopolski też ma wiele tradycji i wiele sukcesów. Ale no, to są takie ośrodki chyba, które najbardziej się rzucają w oczy. No wiadomo, że zawsze jakaś perełka się tam trafi, ale... Gorzów chyba bardziej w seniorach, prawda? Ale mimo wszystko stabilni są. Juniorzy też. Nie, no rok do roku grają w Ekstralidze Juniorów. Raz im się w życiu, w całej historii, podejrzewam ponad 20-letniej, zdarzyło spaść z Ekstraligi, także też jest bardzo prężny, działający mechanizm tam. Tak, to prawda. No to na koniec chciałem zapytać pani Elu oczywiście o UKS Hetman Częstochowa. Jak sobie radzicie, zwłaszcza teraz w dobie pandemii, iloma podopiecznymi możecie się
pochwalić, na jakie wsparcie możecie liczyć, no bo tutaj ten program to też jest okazja, żeby mieszkańcom Częstochowy, bo głównie mieszkańcy Częstochowy nas oglądają, żeby się dowiedzieli coś więcej na temat tego klubu, na temat Hetman Klub Częstochowa. Znaczy, bardzo nas dotknęła pandemia w tej formie, że w tej chwili nie prowadzimy od połowy listopada praktycznie zajęć stacjonarnych, tylko zajęcia zdalne. Mamy może małą grupę w tej chwili takich zawodników, którzy naprawdę trenują, ale mamy między innymi czterokrotną zeszłego roku mistrzynię Polski dziewcząt. Być może to jest przyszła arcymistrzyni Zuzia Kamińska, która została mistrzynią Polski do lat 7, mistrzynią Polski w szachach błyskawicznych do lat 8, mistrzynią Polski szkolną, mistrzynią Polski i również w ogólnopolskich mistrzostwach internetowych, tym razem szkół i przedszkoli, była pierwsze miejsce. Mamy takich zawodników jak Wiktor Golis, który jest brązowym medalistą do lat 8. Mamy Borysa Witczaka, mistrza Śląska i finalistę Mistrzostw Polski. Niedługo od 20 lutego w Jastrzębiej Górze odbędą się finały Mistrzostw Polski. Trudno mi tutaj powiedzieć coś o środkach, jakimi będziemy dysponować na przyszły rok. Obawiamy się, że nie będą to zbyt wielkie fundusze, dlatego że jak to nam się zawsze tłumaczy, są dyscypliny bardziej widowiskowe, chociaż teraz jak kibice nie wchodzą na stadiony, może będzie to troszkę inaczej. Od wielu lat borykamy się z problemami finansowymi. Tutaj od razu powiem, że bardzo cenię środowisko szachowe. W zeszłym roku przechodziliśmy taki, że tak powiem, dołek finansowy, kiedy wszystkie dotacje w mieście zostały wstrzymane i wtedy otrzymaliśmy i pomoc bezpośrednią i wiele słów wsparcia od samego środowiska szachowego, co może nawet bardziej tak buduje niż to, że ktoś przekaże jakąś drobną kwotę. Mamy w tym roku 5 finalistów w Mistrzostwach Polski Juniorów. 6, bo no to nieważne, nie będę wymieniać w tej chwili, w których grupach. Mamy drużynę w drugiej lidze juniorów, mamy drużynę w pierwszej lidze seniorów. Udało nam się w zeszłym roku znaleźć sponsora, firmę Senpai, która pomogła nam w starcie w pierwszej lidze. Być może uda nam się w pierwszej lidze seniorów w tym roku, pomoże nam w starcie w drugiej lidze juniorów, być może ta współpraca ułoży się na dłużej. Prawda jest taka, że środków zawsze nam brakuje, bo mamy bardzo zdolną młodzież. Ile w tej chwili osób trenuje, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, bo zawodników mieliśmy około 80, takich, którzy uczęszczali na zajęcia, ale nie ukrywam, że zajęcia zdalne nie pasują wszystkim. Jeżeli już ktoś osiągnął jakiś wynik, pracuje, a dzieci, które miały tylko zdalną szkołę, po prostu w którymś momencie przestają pracować na tych zajęciach. Liczymy na to, że może od lutego wrócimy do szkoły. Szkoła podstawowa numer 9 w Częstochowie, siedziba naszego klubu i na zajęciach stacjonarnych zwykle mieliśmy bardzo dużo zawodników. A dokładnych szczegółów o kwotach nie mogę mówić. Nie są to kwoty takie jak w przypadku piłkarzy, siatkówki czy żużla. To od razu może no, tak. Myślę, że widowiskowość tak, nie powinna być wyjątkowym kryterium przy dotacjach miejskich, więc to, co wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, nie każdy musi być szachistą, ale fajnie, bo ktoś po takich zajęciach może faktycznie no, dużo z tego wynieść, z tych zajęć i być naprawdę fajnie, dobrze, inteligentnym, fajnym człowiekiem, bo takie zajęcia naprawdę pomagają w rozwoju
młodych ludzi, więc myślę, że jeżeli nas słuchają, a myślę, że będą nas słuchać częstochowskie władze, to może przychylnym okiem, jakąś skromną dotacją pomogą ekipie UKS Hetman Częstochowa. Tak się zastanawiam, no chyba tutaj to, co najważniejsze poruszyliśmy, bo wspominaliśmy Krzysztofa, to jest najważniejsze, ja cały czas zachęcam, bo ta zbiórka jeszcze będzie trwać, w tej chwili mi uciekło do którego dnia, ale na pewno jeszcze ona trwa na zrzutka.pl, więc w każdej chwili można pomagać i wpłacać datki, bo wspominaliśmy właśnie tego świetnego gracza, arcymistrza i jeszcze na koniec możemy zachęcić, no. Grajcie w szachy, prawda? Do wszystkich, którzy nas będą oglądać i teraz nas oglądają. Grajcie w szachy, bo to piękna gra. Tak, to piękna. Słówko na koniec od Marcina i od pani. Ja chciałem bardzo podziękować tym, którzy już wsparli tę zrzutkę. Wielu ludzi prosiło mnie, żebym właśnie powiedział, jak bardzo ważną osobą dla nich był Grzysiek. Nikt z nas nie spodziewał się tego, co się wydarzyło, tej tragedii, tej śmierci. Tak jak mówię, ja z nim jeszcze w środę rozmawiałem, w czwartek dostałem tę tragiczną informację. No to dzisiaj nie możemy się za bardzo pozbierać, szczerze mówiąc. Środowisko całe zawsze lubiło Krzyśka i to ta zbiórka jest zbiórką utworzoną przez przyjaciół, przez kolegów. I jeśli ktoś może, to oczywiście bardzo proszę o pomoc. Tak jest. Pani Elu, pani Jolu, słówko na koniec. Można zachęcić do gry w szachy, można zachęcić do dołączenia do UKS Hetman Częstochowa. Ta zbiórka to hołd dla Krzyśka od jego przyjaciół i osób, które go znały. Jeszcze bym tylko do tej zbiórki podkreśliła, bo tutaj różne komentarze żeśmy czytali, że nie prosi, że o to nie prosi się żona, o to nie proszą dzieci, tylko to jest inicjatywa ludzi, tak jak tu powiedziała Jola, to jest taki hołd dla Krzysia. Krzysiu był bardzo prorodzinny, bardzo kochał swoje córki. Kochał żonę, to co Marcin mówił o tym domu, że miał taki cel, który chciał zrealizować. Więc jeżeli ktoś nie ma życzenia dawać pieniędzy, ale to proszę nie dawać, ale proszę nie pisać takich niemiłych słów w komentarzach, że ktoś wyciąga rękę, bo nie taki jest cel tej zbiórki. Milczenie jest złotem po prostu, jak się okazuje i w tym przypadku. Absolutnie, tutaj nie ma nawet sensu komentować takich zachowań, takich ludzi, bo przecież na tym polegają właśnie takie inicjatywy na siepomaga.pl czy zrzutka.pl, jest wiele właśnie takich stron internetowych, gdzie dobrowolnie, nikt nikogo nie zmusza, czasami zamiast wydać 2 złote czy 3 złote, zresztą w dzisiejszych czasach niewiele rzeczy można za 2-3 złote kupić, a jeżeli kilkadziesiąt osób wpłaci tę symboliczną złotówkę, to już zrobi się z tych pieniędzy fajna suma, a przecież no żadne pieniądze niestety no nie przywrócą nam Krzyśka, ale chociaż w jakimś najmniejszym stopniu pozwolą minimalizować ten ból, więc jeszcze raz zachęcamy, żeby brać udział w tej zrzutce. No i to chyba była dobra puenta. Marcin Tazbir, arcymistrz szachowy, był moim i państwa gościem, a także oczywiście pani Elżbieta Pyrkosz, prezes UKS Hetman Częstochowa, klubu szachowego. Zachęcamy do odwiedzin tego klubu poprzez social media. No i oczywiście była też z nami pani Jolanta, skarbnik klubu, tak, i mama arcymistrzyni szachowej Katarzyny Toma. Myślę, że może znajdziemy jeszcze czas, żeby zrobić osobny odcinek o arcymistrzyni, o pani Kasi. Zobaczymy. Kibicujemy, żeby... Tak. Może Marcin też dołączy się do nas, do naszego live'a i zrobimy taki osobny program, bo szachy to naprawdę fajna gra, chociażby za sprawą sukcesów Jana Krzysztofa Dudy też jest coraz głośniej. Proszę. Jeszcze tak, dołożę, że najświeższe wiadomości
wiadomości od nas z klubu można zdobyć poprzez naszą stronę na Facebooku Uczniowski Klub Sportowy Hetman Częstochowa. Można zobaczyć, co się dzieje w tym klubie i jak niektórzy mówią, szachy są zaraźliwe bez względu na wiek. Zapraszamy wszystkich chętnych. Tak, o szachach mówi się coraz. I bardzo przyjemnie było. Tak jest, o szachach mówi się coraz głośniej, coraz fajniej i niech tak będzie. Jeszcze raz dziękuję Państwu za uwagę i za to, że mogliśmy stworzyć tego live'a charytatywnego i w jakim stopniu pomóc tutaj nagłośnić temat zrzutki dla rodziny Krzysztofa Bulskiego. Dziękuję Wam jeszcze raz. Dziękujemy. Dobranoc. Dobranoc.